Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na informację dnia. Rodzina Radia Maryja po raz 28 pielgrzymowała na Jasną Górę. Mszy świętej, która była centralnym punktem uroczystości, przewodniczył biskup świdnicki, ksiądz biskup Ignacy Dec. Wierni przepraszali Matkę Bożą za liczne profanacje i bluźnierstwa, do jakich w ostatnich miesiącach dochodziło w Polsce. Radio Maryja to odważny głos prawdy, który w walce o każdego człowieka nie boi się sięgać po nowoczesne narzędzia. Stąd w trakcie pielgrzymki pobłogosławiony został nowy wóz transmisyjny dla telewizji Trwam. Przyjeżdżają, bo w ich życiu wiara nie kończy się tylko na słowach. To czyny, to służba Bogu i Ojczyźnie. Służba, która łączy, nigdy nie dzieli. Jasnogórskie Błonia jak co roku były pełne pielgrzymów, a właściwie rycerzy Maryi. Bo tak o rodzinie Radia Maryja mówił dyrektor katolickiej rozgłośni ojciec Tadeusz Rydzyk. Dzięki. Dzięki, niech Pan Bóg będzie uwielbiony w tym waszym apostolstwie. To apostolstwo, które trwa nieprzerwanie 28 lat. Apostolstwo bardzo potrzebne, zwłaszcza w obliczu konfrontacji Kościoła z antykościołem. To słowa świętego Jana Pawła II, które dziś ponownie wybrzmiały na Jasnej Górze. Musimy odpowiedzieć na nową falę agresji wobec Kościoła i rodziny, mówił w homilii biskup świdnicki ksiądz biskup Ignacy Dec. Jak się dobrze rozejrzymy, to zauważymy, że w wielu krajach Europy Zachodniej zapanowało już państwo wyznaniowe. Tyle tylko, że owym wyznaniem nie jest katolicyzm, ale ideologia lewicowo-liberalna, której częścią jest ideologia LGBT. Z ust księdza biskupa wybrzmiał wyraźny sprzeciw wobec ideologii gender, seksualizacji dzieci i związków partnerskich. To wszystko to próba narzucenia Polsce dyktatury relatywizmu i poprawności politycznej. Zło panoszy się i rozlewa, gdy ludzie dobrze milczą, gdy są bierni. Nie milczmy, gdy trzeba mówić, idąc za wskazaniem papieża Franciszka, schodźmy z wygodnej kanapy, by służyć Ewangelii, by służyć prawdzie i dobru. Ta służba to także zobowiązanie, by odważnie stawać po stronie Kościoła i rodziny. Dlatego właśnie na Jasnej Górze dyrektor Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk apelował o wypowiedzenie konwencji stambulskiej. Jeżeli to będzie, to będą wchodzić do szkół, do przedszkoli. To będzie tak, jak w innych państwach, jak w Niemczech, w Europie Zachodniej, w Kanadzie czy gdzieś indziej. W tej batalii Kościoła z antykościołem jedna ze stron nie cofnie się przed niczym, co pokazała w trakcie pielgrzymki podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Tego dnia ulicami Częstochowy przeszedł tak zwany Marsz Równości. Tak zwany, bo właśnie takie marsze stały się miejscem pogardy dla Boga i Kościoła. Stąd modlitwa przeproszenia Matki Bożej, bo to jej wizerunek był wielokrotnie profanowany. Nasza Matko, Pani i Królowo, przepraszamy Cię. Rodzina Radia Maryja staje w obronie tego, co święte i za tę codzienną walkę o wartości chrześcijańskie dziękował w liście prezydent Andrzej Duda. Rodzina Radia Maryja jest prawdziwą obywatelską wspólnotą, której spoiwem jest przywiązanie do wartości chrześcijańskich i umiłowanie ojczyzny. Są to dwa filary, na których od początków naszej państwowości opiera się nasza narodowa wspólnota. Wspólnota, dla której Jasna Góra zawsze była miejscem żywej wiary i żywego patriotyzmu. To już słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który podkreślał, że Polska nie poddaje się w walce o wolność i chrześcijaństwo. Polska musi być jednością. Chcemy zjednoczenia naszego całego narodu pod biało-czerwonym sztandarem. To był apel o jedność i ta jedność jest tak bardzo wpisana w kolejne lata posługi Radia Maryja. Stąd sami słuchacze nie mają wątpliwości. Katolicki głos z Torunia to głos, któremu można ufać, mówił prowincjał warszawskiej prowincji redemptorystów ojciec Janusz Sok. Słowa, które wypowiadacie, są odpowiedzialne, że są zakorzenione w Ewangelii. I na dodatek jeszcze tak pięknie przyprawione życzliwością i miłością. Miłością, bo to ona nadaje sens temu apostolstwu, które łączy ludzi na całym świecie. Apostolstwu, które dostrzegł także ojciec święty Franciszek, papież z Watykanu pozdrowił pielgrzymów. Bio
Serdecznie pozdrawiam wszystkich wiernych z Polski, was i tych wszystkich, którzy uczestniczą w corocznej pielgrzymce Rodziny Radia Maryja do sanktuarium w Częstochowie. Pozdrawiam wszystkich pielgrzymujących Polaków. Papież Franciszek poprosił rodzinę Radia Maryja o modlitwę i ta prośba jest spełniana każdego dnia, bo codziennie wierni sięgają po różaniec. Przykazanie miłości Boga i bliźniego staje się jedyną i konsekwentną zasadą życia, mówił w rozważaniach przed modlitwaniu pańskie Ojciec Święty Franciszek. Papież dodał, że prawdziwym obliczem miłości jest miłosierdzie wobec potrzebującego. Dobry Samarytanin ukazuje nam, że miłując bliźniego, kocha jednocześnie Boga, wyrażając prawdziwą religijność i pełne człowieczeństwo, podkreślał Ojciec Święty Franciszek, nawiązując do niedzielnej Ewangelii o miłosiernym Samarytaninie. Papież akcentował, że to nie my wybieramy, według naszych kryteriów, kto jest bliźnim, a kto nim nie jest, lecz to osoba potrzebująca musi móc rozpoznać, kto jest jej bliźnim, czyli kto okazał jej miłosierdzie. Wniosek ten wskazuje, że prawdziwym obliczem miłości jest miłosierdzie wobec potrzebującego życia ludzkiego. W ten sposób stajemy się prawdziwymi uczniami Jezusa i objawia się oblicze Ojca. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Papież wskazywał, że umiejętność okazania współczucia jest dla nas kluczowa. Jeśli w obliczu osoby potrzebującej nie odczuwasz współczucia, jeśli twoje serce jest nieporuszone, to znaczy, że coś jest nie tak. Uważaj, nie pozwólmy, aby nami zawładnęła egoistyczna niewrażliwość. Ojciec Święty nawiązał także do pogarszającej się od 5 lat sytuacji w Wenezueli. Zapewnił o swojej bliskości z tym narodem. Zaapelował również o modlitwę, aby jak najszybciej doszło do porozumienia, które położy kres cierpieniom ludzi dla dobra kraju i całego regionu. Przed nami bardzo gorące polityczne lato, a wszystko za sprawą nadchodzących wyborów parlamentarnych. O społeczną zgodę podczas wizyty w gminie Gust w województwie mazowieckim apelował dziś prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Nowy program Prawa i Sprawiedliwości poznamy w sierpniu lub we wrześniu, zapowiedział prezes PiS-u. Jarosław Kaczyński spotkał się dziś z wyborcami w miejscowości Kuczki Kolonia w gminie Gust w województwie mazowieckim. Chcemy po prostu iść szybko do przodu, szybko się rozwijać, ale to wymaga społecznej zgody. To wymaga zakończenia tej wojny, która się toczy w Polsce. I my też będziemy szli w tym kierunku. My nie chcemy wojny, my chcemy, żebyśmy się porozumieli. Pan prezes Jarosław Kaczyński widzi szansę pojednania. O tym mówił bardzo wyraźnie. Zresztą przed nim także dzisiaj powiedział to premier Morawiecki na Jasnej Górze, że czas wreszcie zakończyć wojnę polsko-polską, niewywołaną przecież przez Zjednoczoną Prawicę, przez Prawo i Sprawiedliwość, wręcz przeciwnie, wywołaną przez drugą stronę tego sporu politycznego i cały czas podgrzewaną. Zaznacza politolog dr Piotr Gawryszczak. Wczoraj listę nowych obietnic przedstawił szef PO. Grzegorz Schetyna nazwał je nowym programem politycznym. O 600 zł wyższa płaca minimalna. Premia dla tych, którzy zarabiają mniej niż 4,5 tysiąca złotych brutto i stała 13. emerytura. Jednak kolejne zapowiedzi dla wielu Polaków już tak dobrze nie brzmią, zwłaszcza perspektywa zamykania kopalń. Zobowiązujemy się, że do 2030 roku wyeliminujemy węgiel w ogrzewaniu domów i mieszkań, do 35 w ogrzewaniu systemowym, a 40 w energetyce, w końcu związki partnerskie. Najwyższy czas je wprowadzić. Przywrócimy i rozszerzymy program in vitro. Czy wytyczne, które przedstawił Grzegorz Schetyna, staną się podstawą wspólnego programu koalicji PO, SLD Nowoczesnej i być może Wiosny? Tego dzisiaj nie wiem. Mogę powiedzieć tylko tyle, że zawsze kiedy jest koalicja, to są różne partie polityczne w koalicji i trzeba szukać ogniwa łączącego. Na pewno ogniwem łączącym wszystkie partie po stronie opozycyjnej jest szacunek dla demokracji, prawa i konstytucji. Odpowiada Bartosz Arłukowicz z PO, ale dla SLD ważniejsze są jednak konkrety, mówi Włodzimierz Czarzasty z SLD. Jeżeli rozmawiamy o in vitro
jestem z tego zadowolony. Jeżeli chodzi o związki partnerskie, szczególnie w momencie, kiedy 30% dzieci w Polsce się rodzi w związkach partnerskich, jestem z tego zadowolony. Jeżeli rozmawiamy o seniorach oraz o reformie służby zdrowia, jestem z tego zadowolony. O programie możemy rozmawiać, ale nie o wartościach, ku którym teraz skłania się PO, mówi europoseł PSL-u Krzysztof Hetman. Nam nie przeszkadzają kwestie programowe, kwestie osobowe. Chodzi przede wszystkim o system wartości. Ja wiem, że to trudno zrozumieć, ale PSL-owi chodzi o system wartości. Musi być jakaś wspólnota wartości. Do tych pomysłów Grzegorza Schetyny jest za to gotowa się przyłączyć Wiosna. Mamy wiele punktów zbieżnych, mówi Krzysztof Gawkowski z Wiosny i nazywa to modernizacją Polski. To jest program w dużej mierze pokrewny z tym, co pokazywała Wiosna, pokazujący, że można na taką modernizację postawić, nie zapominając o tym, że polityka społeczna też jest bardzo ważna. Do tego, co mówi Grzegorz Schetyna, nie należy się zbytnio przywiązywać, mówi Mirosława Stachowiak-Różecka z PiSu i przypomina, że jeszcze lider PO wielokrotnie zmieniał zdanie, a dziś przedstawia świat nierealny. Nic nie będzie, prawda? Węgla nie będzie, śmieci nie będzie, raka nie będzie, plus kontynuacja programów, które były przecież jeszcze niedawno krytykowane, programów prorodzinnych, prospołecznych, Prawa i Sprawiedliwości, gdzie 13. emerytura była nazywana kiełbasą wyborczą. Największe zamieszanie w opozycji będzie jednak przy tworzeniu list wyborczych. Nikt przecież nie kryje, że każda partia tworzy koalicję chce wprowadzić do Sejmu własnych posłów. Miejscami na listach trzeba się będzie podzielić. Kogo zaproponuje SLD? Nieoficjalnie mówi się, że mogą to być nowe partyjne dinozaury. We władzach partii znajdujemy takie nazwiska jak Joanna Senyszyn czy Jerzy Jaskiernia, a nawet Longin Pastusiak, który ostatnio bez efektu swych sił próbował w wyborach do Europarlamentu w 2014 roku. Hodowcy wołowiny alarmują. Umowa handlowa pomiędzy Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej może doprowadzić do bankructwa wielu polskich gospodarstw. Nasz rynek zaleje tanie i gorszej jakości mięso. Pod koniec czerwca kraje Mercosur, czyli Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj, zawarły wstępne porozumienie o wolnym handlu z Unią Europejską. To jest historyczna chwila, mówił przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Negocjacje w tej sprawie trwały 20 lat. To jest historyczny dzień dla nas, to jest najważniejsze porozumienie w całej naszej historii. Nie krył radości prezydent Brazylii. Umowa otwiera drogę do powstania największej na świecie strefy wolnego handlu. Zakłada ona zniesienie barier handlowych, w tym ceł. Z niepokojem na dokument patrzy branża rolno-spożywcza w wielu krajach Unii Europejskiej. Mówimy głównie o sektorze wołowiny, który ucierpi najbardziej. Mówimy o sektorze produkcji cukru, ale także częściowo etanolu i pszenicy. W przyszłości być może ta umowa obejmie także rynek drobiu i rynek soi. Mówił dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej Jacek Podgórski. Polscy rolnicy już alarmują, że umowa zniszczy nasz rynek wołowiny. To największe kraje, jak chodzi o obszar i producenci najwięksi bydła mięsnego, wołowiny. W samej tylko Brazylii hoduje się aż 230 milionów sztuk bydła. To kilkukrotnie więcej niż w całej Unii Europejskiej. W starciu z takim potentatem nasi rolnicy nie mają najmniejszych szans. Wielu z nich już teraz jest zmuszonych sprzedawać wołowinę poniżej kosztów produkcji. Nasze zyski są albo zerowe, albo czasami trzeba nawet dokładać dobrze, że są może jakieś tam rodzice, co gdzieś tam mają jakieś emerytury czy coś, to nam pomagają. Ważną kwestią jest także jakość mięsa. Polskie bydło karmione jest naturalnymi paszami. Nasza wołowina jest ceniona na całym świecie. Nie wszyscy to wiedzą. Nasz rząd chyba tego nie wie, jakie wartości kulinarne ma nasze bydło, czym my odżywiamy. Zero GMO. Tymczasem w samej tylko Brazylii dopuszczono 150 środków ochrony roślin, które są zakazane w Unii Europejskiej. Z takich roślin robi się pasze, którymi następnie karmi się zwierzęta. Te lata pracy nad tym, żeby polska wołowina naprawdę dorównywała albo przewyższała jakościowo wołowinę z innych, tych przodujących państw na świecie, no nie może być zniweczony tym, że teraz napłynie mięso, mówię, znacznie gorszej jakości, tańsze, przez co no, prawdopodobnie zostaniemy wyparci z rynku unijnego przez zalew właśnie tej taniej wołowiny, a to no niestety może spowodować też bankructwa i upadek
wielu polskich hodowców bydła. Alarmuje Janusz Liwosz z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Polski rząd zapowiada, że będzie stawiał warunki. Musi być prowadzony mechanizm do umowy, pozwalający na jednak szybkie reagowanie, jeżeli import zachwiałby sytuacją na poszczególnych rynkach produktów rolniczych w Unii Europejskiej. Przeciwko umowie oprócz Polski protestuje Belgia, Francja i Irlandia. Z dokumentu cieszą się jedynie Niemcy. W drugą stronę natomiast do Ameryki Południowej mają popłynąć europejskie samochody, części do samochodów, chemikalia i leki. No, nie trzeba długo się zastanawiać, które państwo przoduje w tych gałęziach produkcji. Są to oczywiście Niemcy. Po raz kolejny niestety Niemcy sprzedali europejskie rolnictwo, troszkę jak Judasz za 30 srebrników. Tym razem Ameryce Południowej. Teraz porozumieniem zajmują się negocjatorzy obydwu stron, aby wypracować jego finalny kształt. Dokumentem będzie też zajmował się Parlament Europejski. Mam nadzieję, że Parlament Europejski, który będzie ostatecznie podejmował tę decyzję, ratyfikując to porozumienie, podejmie właściwą decyzję i da dużo do myślenia tym pośpiesznym, niepotrzebnym, moim zdaniem na razie, porozumieniom handlowym, które zaszkodzą rolnictwu Unii Europejskiej i rolnikom w Unii Europejskiej. Mówił europoseł Prawa i Sprawiedliwości Bogdan Rzońca. Polska musi teraz podjąć bardzo stanowcze działania na forum Unii Europejskiej, aby zbudować silną koalicję, która przeciwstawi się tej szkodliwej umowie. Rząd szykuje kolejne ułatwienia prawne dla przedsiębiorców. Od nowego roku ma wejść pakiet Przyjazne Prawo. Ma być łatwiej, ale też taniej, bo akurat w biznesie cena odgrywa rolę. Mniej biurokracji to jest mniej kosztów, ponieważ pracownik, który musi wykonać pewną tak zwaną pracę papierkową, również kosztuje. Tej papierkowej pracy ma być znacznie mniej, a to dlatego, że rząd od nowego roku chce wprowadzić w życie pakiet Przyjazne Prawo, mówi minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz. To kolejna ustawa pakietowa, wprowadzająca, zmieniająca, upraszczająca około 50 przepisów. I na pierwszy plan wysuwa się tutaj wydłużenie terminu rozliczenia VAT-u w imporcie. Do tej pory trzeba było się bezwzględnie zapłacić VAT w terminie 10 dni od odprawy celnej. Obecnie będzie możliwość korzystania z tak zwanych zasad ogólnych. Tłumaczy ekonomista Małgorzata Popławska. Teraz ten termin zostanie wydłużony z 10 do 25 dnia kolejnego miesiąca. Nowe rozwiązania w tym wypadku nie tylko pomogą przedsiębiorcom, ale i zwiększą konkurencyjność polskich portów. Dzisiaj szacujemy, że około 30% towarów, które trafia na polski rynek, trafia na niego nie przez Gdańsk czy przez Szczecin, ale przez Rotterdam czy Hamburg. Bo tak jest korzystnie dla importerów. Kolejna zmiana będzie dotyczyła mikro, małych i średnich przedsiębiorców, tych, którzy dopiero ruszają na podbój rynku. Początkujący przedsiębiorca, czy w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, w sytuacji, w której dopuści się jakiegoś błędu, niewielkiego, nieznacznego, nie będzie obciążony karą w sytuacji, w której ten błąd naprawi. Tutaj pomyłkę trzeba odróżnić od celowego działania, mówi ekonomista dr Krystian Mieszkała. Do tej pory za pomyłkę przedsiębiorca mógł i może dostać mocno po kieszeni. Ponieważ tutaj błędy niezawinione niestety są traktowane, były i są, jako błędy, które podatnika nie usprawiedliwiają przed odpowiedzialnością karno-skarbową. Celem wszystkich regulacji jest budowanie zaufania przedsiębiorcy do państwa. Jest to taki dobry i czytelny sygnał, przede wszystkim wysłany do urzędników ze strony rządu, że rząd stoi po stronie przedsiębiorcy, ze wszystkich uczciwych przedsiębiorców chce wspierać. I to właśnie współpraca rządu i przedsiębiorców pozwoliła wypracować pakiet Przyjazne Prawo. O te wszystkie zmiany zabiegali sami właściciele firm, przekonuje Ministerstwo Przedsiębiorczości. I to już wszystkie wiadomości w głównym wydaniu Informacji Dnia. Ponownie zapraszam Państwa jeszcze dziś po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Marta Klimczak, witam i zapraszam na prognozę pogody. W Polsce w nocy temperatura w przedziale od 9 do 13 stopni. Jutro w południowych i w środkowych regionach zachmurzenie małe i umiarkowane, nad pozostałym obszarem umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od około 19 stopni nad morzem do 24 na ziemi lubuskiej.
powieje słaby wiatr z północnych kierunków. Niewielkie wahania ciśnienia na barometrach około 1012 hektopaskali. A teraz prognoza pogody na najbliższe dni. We wtorek we wschodnich i północnych regionach zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Nad pozostałym obszarem zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północy do 23 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. W środę we wschodnich regionach i częściowo w centrum zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Nad pozostałym obszarem zachmurzenie umiarkowane i małe. Temperatura maksymalna od 18 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej do 24 na ziemi lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnych i zachodnich kierunków.